Ta impreza bynajmniej nie przypomina tradycyjnego piątku w szkole. To inicjatywa stowarzyszenia Możesz Inaczej, którego założyciele od lat za punkt honoru biorą sobie dogadanie się z młodzieżą. I chyba mają już receptę. Żeby była muzyka, żeby było głośno, żebyśmy byli razem. I w tym byciu razem klucz do sukcesu. Oprócz tego, że chcemy organizować rzeczy huczne, wielkie, co skupia ludzi do siebie, to też chcemy robić to, co robimy do tej pory, czyli praca po cichu, praca z młodzieżą, spotykanie się w grupach liderskich, młodzieżowych, tak żeby im trochę przekazać rzeczy wartościowych. Żeby dać szansę i w nich uwierzyć, trzeba poznać. Tylko tak można zadać kłam narzekaniom na tę okropną ponoć młodzież. Młodzież nie jest nigdy zła, tylko trzeba z nich wydobyć potencjał. Potencjał ma wydobyć projekt Moje Miasto, Moja Szkoła, Moje Pasje, w którym wzięło dziś udział Zielonogórskie Gimnazjum nr 6. Oni też będą właśnie prezentować swoje pasje, zainteresowania, które tak naprawdę, na które my stawiamy bardzo, bardzo, bardzo mocno w naszej szkole, bo uważamy, że to, co najważniejsze w życiu, to właśnie pasje i rozwijanie ich. Młodzi chwalą się więc tym, co potrafią. W sportowym stylu na treningu. Raz, dwa, trzy, cztery. Prasowym w szkolnej gazetce Buda, która przerodziła się w gimbusa. Piszemy w niej o życiu szkoły, dajemy czasami różne przepisy proste i ogólnie piszemy o życiu i młodzieży. Czy dramatycznym w ramach teatru Postscriptum. To jest typowo szkolny teatr, ogólnie mamy różne sztuki. Dzisiaj akurat jest taka okazja, że musiałyśmy się pomalować. A przy okazji tego chwalenia każdy rośnie w piórka. Fajne. Miło, że szkoła coś organizuje. Wszystko bardzo mi się podoba, jest dobrze zorganizowane. Na pewno jest to ciekawe, ponieważ tam zbieramy pieniądze na górę grosza, więc ta akcja również pomaga innym ludziom. I znacznie bardziej to wszystko autentyczne, kiedy pod swoje skrzydła młodych gniewnych biorą ci, którzy w przeszłości nie należeli do aniołków.